Cześć, John, tu S. Bokowski, witam, że właśnie sąsiedzi z piekła rodem. Tak, nowa seria. Ciekawie sobie, jak to będzie robiona, więc zaczynamy. Prowadzenie. Pierwszy krok. Pierwszy krok zawsze jest najtrudniejszy. Na tym poziomie możesz trochę potrenować przed rozpoczęciem programu. Za chwilę poznasz podstawy sterowania Woody. Czyli ten główny bohater to jest Woody. Przechodzenia przez drzwi i przemieszczanie się między poziomami. Musisz opanować te umiejętności, zanim rozpocznie się pierwszy odcinek programu. Wskazówka: słuchaj uważnie wszystkich wskazówek reżysera. Pierwsze kroki. Ten odcinek będzie jakby prowadzeniem do tej nowej serii. Co wam powiedzieć? Więc tak, tylko te trzy wprowadzenia zrobimy w tym pierwszym odcinku. Później będą już tak po prostu dalej. Ok, zaczynamy. Tylko musiałem wyłączyć kamerę i do tego tak trochę będziecie mieli przedłużenie. O, wszystko ładnie widać. Witamy w sąsiedni. Tak. Z piekła robem. Jestem Joa. Reżyser programu. Trzy pierwsze odcinki poświęcimy na zapoznanie się z Woody. Głównym bohaterem programu. Nauczysz się także zastawiać pułapki na wrednego sąsiada do wydawania poleceń Woody'emu. Suszy myszka. Umieszcz wszystkie myszy nad przedmiotach lub miejscem, do którego chcesz go wysłać. Teraz wystarczy nacisnąć lewy przycisk myszy ELP, by Woody wykonał polecenie wyświetlone na pasku. Czynności: wyślij teraz Woody'ego do zielonej znacznika znajdującego się na lewy od niego. Tutaj. Świetnie. Wyślij teraz Woody'ego przez drzwi, dopóki tam znajdziesz kolejny cel. Kliknij LP na drzwi. Czytałam. O, no zauważyłem. O. Dobrze, jak widzisz, na ekranie wyświetlony jest tylko fragment.
Bookman domu. Zawartość ekranu zawsze przewija myśl lub naciśnij strzałki kursora. Przewin teraz ekran w lewo i wyślij dwójnego do celu. Tutaj. Ok. Drzwi na tylnej ścianie domu prowadzą na inne piętro. Do drzwi znajdujących się dokładnie na dole, nad lub pod nim, aby wysłać jego do trzeciego celu, możesz kliknąć na drzwi, a następny na celu, lub po prostu kliknąć na celu w pokoju C. Włodzi sam znajdzie drogę. Zobaczmy. Czy nie masz racji? Gratulacje. Potrafisz już kierować ludźmi. Wiesz, jak poruszasz się między pokojami i piętrami oraz jak przechodzić przez drzwi. Wyślij teraz Diego przez drzwi wyjściowe, by zakończyć pierwszy odcinek treningowy. Okej. Brawo, studio. Ku zwycięstwo. Pora na drugi część wprowadzenia. Znasz już podstawy sterowania. Możemy więc przejść do szczegółów. Jakich przedmiotów możesz używać, jak je znajdować? Jak zastawić pułapki? No i nareszcie do gry wróci sąsiady. Za chwilę zastawisz swoją pierwszą pułapkę. Sąsiad dostanie zawoł, a następnie pułapka już na niego czeka. Wskazówka. Cokolwiek się stanie, wodzi nie może spać łapy sąsiada. Ok. Mam jeszcze trochę czasu, więc mogę nagrać dla was odcinek. To akurat będzie wprowadzenie. Już mamy tego małego grubaska sąsiada. Witamy przyjrzmy się teraz innym umiejętnościowy Woody'ego. Woody może oglądać różne przedmioty. Wystarczy wskazać jemu myszką i kliknąć LP. Spróbuj teraz obejrzeć roślinę. Roślina pięknie pachnie. O. Dobrze. Niektóre użyteczne przedmioty schowane są w szufladach, komodach i innych meblach.
wszystkie znalezione przedmioty umieszczane są w twoich ekwipunkach. Okno ekwipunku. Tutaj jest okno ekwipunku. Kliknij teraz LP na... Przepraszam. Znajduje się w dole części ekranu. Czyli tutaj. Kliknij teraz LP na komodzie. Woody podniesie do niej. Otworzy ją i zabierze wszystkie przedmioty znajdujące się w środku. Okay. Świetnie, Woody znalazł nowe przedmioty. Umieść wszystkie myszki, na których mysz przedmiocie, a po chwili na ekranie pojawi się jego opis. Okay, tutaj jest opis. Okay. Przedmioty z okna ekwipunku mogą być używane z przedmiotami występującymi w świecie gry. Użyj teraz flamastra na obrazie. Wyszącym w pokoju, a na piętrze w tym celu kliknij. Najpierw LP na flamastrze, a następnie na obrazie. Znakomicie. A, nie przeczytałem. Brawo, Sąsiad, jest już w drodze. Gdy... No, przeczytałem. Jak mówię, ja tylko czytam po to, żeby ten... A, kurwa, masz trochę ucina. No, muszę naprawić to tak czy tak. Na samym odcinku. Teraz muszę mieć tutaj do góry. On jest wkurzony na maksa, więc... Woody, uciekaj! Uff! Dobrze, Woody! I ostatni w dzisiejszym odcinku wprowadzenia. Cześć dla eksperta. W ostatnim części wprowadzenie damy ci przed smak tego, co czeka cię w właściwym programie. Jak przekradać się obok zwierząt? Gdzie się chować? O tym my wszystkim za chwilę. Potem będziesz już zdany na własne siły. Wskazówka prawo. Prawy przycisk myszy każe mu skradać się do celu. Okej. Okej, zaczynamy. Tutaj jest nasz właśnie piesek. Witamy tu już ostatni część naszego prowadzenia. Poznasz w niej bardziej zaawansowanego możliwości wody ego. Dobra.
teraz nasz bohatera musi... Dobra. Teraz to już nie nadążam, bo się skupiam. Okej. Idź on sobie do góry, idź. Idź, 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 sobie popatrz na tę dwójeczkę. Ale nie, dobra. I tak, do dzisiaj... Już skończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. No i na razie, pa i cześć. I zaczynamy drugi odcinek w sezonie pierwszy. To jeszcze jest spektakrowym. I co, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. No i na razie. I dostawcie subskrypcję dla nowych widzów, łapkę w górę i komentarz napiszcie pod filmem. I co, pa pa.